Witam na kanale Teoria Zbrodni. Dzisiaj przygotowałam dla Was sprawę Richarda Evonitza, amerykańskiego seryjnego mordercy, porywacza i gwałciciela, znanego jako Silent Predator. Na początku powiedzmy sobie, kim jest Richard. Richard urodził się 29 lipca 1963 roku w Kolumbii, w południowej Karolinie. Był najstarszym z trójki rodzeństwa. Miał dwie siostry, Jennifer i Christine. Po ukończeniu szkoły średniej, Evonitz pracował krótko na stanowisku kierowniczym. Następnie wstąpił do marynarki wojennej. Po 8 latach został honorowo zwolniony ze służby. W 1997 roku ogłosił upadłość majątkową, nie mogąc nadążyć za rachunkami i kosztami związanymi z rozwodem. Był dwukrotnie żonaty. Od 1988 do 1996 roku był w związku małżeńskim z Bonnie Lou Gower, a od 1999 aż do swojej śmierci z Hope Marie Crowley. Miał on obsesję na punkcie młodych dziewczyn. Jego pierwszą ofiarą była 16-letnia Sofia Silva, którą 9 września 1996 roku uprowadził sprzed własnego domu. Sofia była typową nastolatką, która uczęszczała do liceum w Cortland i mieszkała wraz ze swoją starszą siostrą i rodzicami w Spotsylwanii w Virginii. W dniu swojego porwania dziewczyna po południu wróciła do domu ze szkoły, przywitała się ze swoją siostrą i powiedziała jej, że zabierze coś do picia, jakąś przekąskę i będzie odrabiać lekcje na werandzie domu. To była bezpieczna okolica. Jej siostra była w domu, wszyscy sąsiedzi pracowali w swoich ogródkach, a dzieci bawiły się na zewnątrz. Chwilę po tym, jak Sophie wyszła na werandę, zniknęła. Zwykle podczas czyjegoś zniknięcia jest znacznie więcej szczegółów. W tym przypadku wyglądało to tak, jakby rozpłynęła się w powietrzu. Nie miała powodów, by uciekać z domu. Mimo, iż była w wieku, w którym okres dorastania przechodzi się burzliwie, jej to nie dotyczyło. W szkole była świetną uczennicą, miała mnóstwo znajomych, którzy ją uwielbiali. Kochała swoją rodzinę i lubiła spędzać czas z nimi. Gdy rodzina Sophie zorientowała się, że dziewczyny nigdzie nie ma, trochę się zdenerwowali. Dzwonili po wszystkich jej znajomych. Niestety, nikt nic nie widział. Wtedy postanowili zgłosić jej zaginięcie. Policja po otrzymaniu zgłoszenia natychmiast udała się na miejsce. Weranda wyglądała tak, jakby nastolatka miała za chwilę wrócić i dokończyć lekcję. Przekąska była w trakcie jedzenia, sok ledwo otwarty, a zadanie w zeszycie w trakcie pisania. Nie było żadnych śladów walki, jej siostra nic nie słyszała, sąsiedzi nie zauważyli niczego dziwnego, żadnych podejrzanych osób kręcących się w okolicy, żadnych samochodów. Po prostu nic. Nic, co mogłoby zwrócić uwagę. Policja nie miała żadnych tropów, a jedynie fakt, że nastolatka zniknęła. Było to bardzo frustrujące. Mijały tygodnie, a sprawa zaginięcia nastolatki nadal stała w miejscu. 14 października, około miesiąca później, znaleziono ciało w rzece niedaleko zamieszkania Sophie. Tego dnia robotnicy usuwali zanieczyszczenia z rzeki i natknęli się na zawiniątko. Początkowo uznali to za śmieci, lecz później zorientowali się, że znaleźli szczątki. Wszyscy domyślali się, do kogo należy ciało. Policjanci, jadąc na miejsce przestępstwa, byli pewni, czyje ciało tam zastaną. Sofia była owinięta kocem i związana sznurem. Autopsja wykazała, że ciało znajdowało się tam od około miesiąca, więc dziewczyna musiała zginąć w pierwszym lub drugim dniu po uprowadzeniu. Ubranie, które miała na sobie, zostało wcześniej z niej zdjęte, a następnie niedbale założone ponownie już po jej śmierci. Władze oraz wszyscy mieszkańcy byli przerażeni, ponieważ komuś udało się porwać 16-latkę z jej własnego domu w biały dzień bez zostawienia jakichkolwiek śladów. W mieście nastała panika. Ludzie zaczęli zamykać drzwi domów w ciągu dnia, dzieci nie mogły wychodzić ani bawić się w ogrodzie. Policja przesłuchiwała sąsiadów i większość z nich wskazała na mężczyznę o imieniu Carl, który mieszkał wśród nich. Miał on złą reputację. Często woził się po okolicy swoją furgonetką i obserwował dziewczynki. Był przerażającym facetem. Pojawiło się pytanie, czy ma on coś wspólnego z tym morderstwem. Tym bardziej,
że jeden z sąsiadów zeznał, że któregoś dnia widział Karla rozmawiającego z Sophie przed jej domem. Policja zaczęła podążać tym tropem. Przeszukali jego samochód i znaleźli w nim na tylnym siedzeniu małe fioletowe odłamki. Uznali, że musi to być odprysk lakieru z paznokci Sophie. W domu podejrzanego znaleźli podobne sznury oraz koce, jak te, które była owinięta nastolatka. Policjanci uznali Karla za sprawcę dokonania tej zbrodni. Wszystkie znalezione dowody wysłali do laboratorium, a mężczyznę zamknęli w więzieniu pod pretekstem drobnych kradzieży, choć tak naprawdę chcieli mieć go na oku. Po jakimś czasie przyszły wyniki z laboratorium i porównane materiały znalezione z tymi na Sophie pasowały do siebie. Sprawa rozwiązana, władze mają mordercę, który siedzi w więzieniu, całe miasteczko może odetchnąć z ulgą. Nieoczekiwanie kilka miesięcy później, a dokładnie 1 maja 1997 roku, zostały uprowadzone dwie siostry ze swojego domu. 15-letnia Christine i 12-letnia Katie Lisk. Obie dziewczynki chodziły do szkoły. Christine była na pierwszym roku, a Katie chodziła do gimnazjum. Jeździły dwoma różnymi autobusami szkolnymi, lecz obie w tym dniu wróciły do domu około godziny 15. Żadna z dziewczynek nie zauważyła, że alarm w ich domu został wyłączony. Christine od razu udała się do swojego pokoju, aby przebrać się ze swoich szkolnych ubrań i nalała sobie szklankę czekoladowego mleka. Obie dziewczynki postanowiły spędzić ten piękny i gorący dzień w swoim dmuchanym basenie znajdującym się w ogrodzie. Zwykle dziewczynki po powrocie do domu dzwoniły do swojego ojca, aby powiedzieć mu, że dotarły do domu i wszystko jest okej. Opowiadały mu, jakie mają plany na resztę dnia. To była ich taka rutyna. Zaniepokojony ojciec po 20 minutach od ich powrotu sam zadzwonił do córek. Niestety, nikt nie podniósł słuchawki. Wyszedł z pracy, by sprawdzić, co się z nimi dzieje. Po wejściu do domu jego serce zamarło. Drzwi od ogródka były szeroko otwarte. Na blacie stała szklanka z niedopitym mlekiem, a dmuchany basen nadal napełniał się wodą. Wszyscy znali sprawę Sophie Silvy i to, co zastał ojciec dziewczynek w domu, było identyczną sytuacją jak tamta. Mężczyzna mocno się wystraszył i od razu zadzwonił na policję, a następnie sam zaczął sprawdzać okolice. Pytał sąsiadów, czy czegoś nie widzieli. Dla władz było to niepojęte, ponieważ byli święcie przekonani, że mają swojego sprawcę w więzieniu. Kwestionowali dosłownie wszystko. Nie było żadnych śladów uprowadzenia. Wszystko wyglądało normalnie. Brakowało tylko dwóch dziewczynek, które miały cieszyć się wspólną zabawą w ogrodzie. Dokładnie ten sam scenariusz jak w poprzedniej sprawie. Siostry zostały uprowadzone zaraz po powrocie ze szkoły, w biały dzień i znów żaden z sąsiadów nic nie widział ani nie słyszał. Ponad 1500 osób zebrało się, by szukać dziewczynek. Rozwieszali plakaty, przeszukiwali okolice. Znalazło się kilka osób, które w dniu zniknięcia dziewczyn widziały białą ciężarówkę. Władze poprosiły o pomoc opinię publiczną. Chcieli dowiedzieć się jak najwięcej o tej białej ciężarówce. 5 dni później ciała Christine i Kate zostały znalezione w rzece przez robotników mostu. W tamtym momencie władze zdały sobie sprawę, że mają niewłaściwego mężczyznę w więzieniu. Śmierć dziewczyn nie była przypadkowa. Zostały one uprowadzone i zamordowane w ciągu kilku dni od porwania. Policjanci musieli sprawdzić, czy te dwie sprawy są z sobą powiązane. Porównywali włókna z poprzedniej sprawy z obecną. I to był przełom w tych dwóch sprawach, ponieważ włókna do siebie pasowały. Mężczyzna, którego wcześniej zamknęli w więzieniu, nie mógł zamordować Sophie. Okazało się, że doszło do okropnej pomyłki, bo żadne z wcześniej zebranych śladów po powtórnej analizie w laboratorium nie pasowało do materiałów znalezionych przy zwłokach Silvy. Policjanci mieli bardzo dużo do nadrobienia, bo sprawca wciąż był na wolności i mógł zaatakować w każdej chwili, a oni musieli jak najszybciej dowiedzieć się, kim on jest. Wiedzieli, że mają do czynienia z seryjnym mordercą i to nie byle jakim, bo cichym mordercą. I właśnie dlatego media nazwały go Silent Predator. FBI, lokalna policja i władze z całego kraju zaczęły z sobą współpracować i zastanawiali się, czy inne przypadki to również sprawka tego samego mężczyzny? Lata mijały, a oni w żadnym stopniu nie zbliżyli się do rozwiązania tych spraw.
Kolejną zaginioną dziewczyną była Kara Robinson, która zaginęła 22 czerwca 2002 roku. Kara była 15-letnią dziewczyną z Lexington w południowej Karolinie. Nie była to już Virginia, a przestępca przeniósł się na południe. 22 czerwca nastolatka była w domu swojej przyjaciółki Heather. Razem planowały wybrać się nad jezioro, aby trochę popływać i poopalać się. Przed wyjazdem Heather zadzwoniła do mamy i zapytała, jakie prace w domu musi wykonać przed wyjściem. Mama poprosiła, aby ta podlała tylko kwiaty w ogrodzie i mogły ruszać. Kara powiedziała koleżance, że zrobi to za nią, żeby ona w tym czasie poszła się przygotowywać do wyjścia. Gdy Heather była gotowa, zeszła do ogródka po Karę. Po dziewczynie nie było żadnego śladu. Na środku ogródka leżał rozwinięty wąż, z którego nadal leciała woda. Dziewczyna wiedziała, że coś jest nie tak i od razu zadzwoniła do swojej matki, a następnie obie zadzwoniły na policję. I znów powtarza się ten sam schemat, co w poprzednich przypadkach. Nie było żadnych śladów. Jedyną różnicą było to, że w tej sprawie znalazł się świadek. Jeden z sąsiadów twierdził, że widział, jak Kara rozmawia z mężczyzną, który zaparkował na podjeździe domu koleżanki. Jedyne, co wydawało się być dziwne w tych zeznaniach, to fakt, iż podobno Kara chętnie wsiadła do pojazdu tego mężczyzny. Wszyscy, którzy ją znali, wiedzieli, że taka sytuacja nie mogła mieć miejsca. Nie było żadnych tropów. Policjanci nie mieli dosłownie niczego w tej sprawie. Wszyscy byli zszokowani, gdy 18 godzin później Kara pojawiła się na posterunku policji, boso, w kajdankach. Opowiedziała wtedy, że została porwana przez mężczyznę i może wskazać, gdzie on się teraz znajduje. A teraz przedstawię wam całą historię przetrwania Kary z jej perspektywy. Dziewczyna była na zewnątrz, podlewała kwiaty. Nagle jej uwagę zwrócił samochód, który bardzo się jej podobał i od razu pomyślała, chciałaby taki kiedyś mieć. Mężczyzna przyjechał obok dziewczyny i na końcu ulicy zawrócił. Nastolatka pomyślała wtedy, że może on czegoś szuka albo się zgubił. Samochód zatrzymał się na podjeździe tuż przed dziewczyną. Wysiadł z niego mężczyzna, który miał na sobie zapinaną na guziki koszulę, czapkę, bejsbolówkę. Był bardzo schludny. Nie było w nim nic przerażającego. Trzymał się on w dość dużej odległości od Kary i ona czuła się bezpiecznie. Nieznajomy zapytał dziewczynę, czy jej rodzice są w domu, a ona dała mu do zrozumienia, że tu nie mieszka, a to był dom jej koleżanki. Wtedy zapytał, czy rodzice koleżanki są w domu, ponieważ ma on czasopisma, które rozprowadza po okolicy i chciałby porozmawiać z kimś dorosłym mieszkającym w tym domu. Otrzymał odpowiedź, że nie ma nikogo. Powiedział nastolatce, że w takim razie zestawi on jej kilka czasopism, aby mogła je przekazać rodzicom koleżanki. Zaczął się do niej zbliżać. Kara czuła się bardzo niezręcznie. Gdy był już bardzo blisko, przyłożył on jej bardzo mały pistolet i oznajmił, że musi z nim wsiąść do samochodu i jeżeli zacznie krzyczeć, wzywać pomoc, to on ją zastrzeli. Dziewczyna spokojnie weszła do samochodu, więc pewnie dlatego świadek, który widział całe zajście, zeznał, że dziewczyna wsiadła dobrowolnie. Jechali przez około 5 do 10 minut, kiedy znów się zatrzymali. Kara była przerażona, nie miała pojęcia, gdzie się znajduje i co mężczyzna chce z nią zrobić. Mężczyzna zakuł dziewczynę w kajdanki, związał jej nogi i zakneblował. Włożył do plastikowej skrzyni. Nastolatka dostrzegła, że stali oni na poboczu drogi. Gdy już skończył, wsiadł z powrotem do auta i kontynuował jazdę. Gdy się zatrzymał po raz drugi, Karze wydawało się, że musi być to ostateczny cel podróży. Gdy otworzył drzwi bagażnika, gdzie znajdowała się nastolatka, usłyszała ona zamieszanie na zewnątrz, głosy ludzi, słyszała przejeżdżające auta. Początkowo myślała, że są na stacji benzynowej lub w galerii handlowej. Mężczyzna znów groził jej pistoletem, zamknął pokrywę od plastikowego pojemnika, w którym znajdowała się dziewczyna i ciągnął ją po betonie, aż pod same drzwi mieszkania. Gdy byli już w środku, odwiązał wcześniej związane nogi, wyjął knebel z ust, był dziwnie spokojny i jakby nie bał się, że nastolatka mogłaby uciec. Wyglądało to tak, jakby wrócił do domu i żył swoim codziennym życiem. Odebrał telefon od swojej żony, nie był ani przez moment speszony. Kara wiedziała, że musi zrobić wszystko, żeby stamtąd uciec.
Rozmawiała z mężczyzną, by zebrać jak najwięcej informacji o nim. Była niesamowicie podstępna i przebiegła. W ciągu kilku godzin wiedziała o nim wszystko. Mężczyzna również chciał dowiedzieć się o niej wszystkiego, dlatego dał jej długopis i kartkę. Kazał zapisać jej dane, adres, imiona rodziców. Czuł się komfortowo i wiedział, co robi. Nie był to jego pierwszy raz, dlatego był spokojny. Nastolatka musiała uspokoić jego czujność, dlatego była uległa i robiła wszystko, o co ją poprosił. W końcu zabrał ją do swojego pokoju i tam godzinami wykorzystywał seksualnie. Gdy byli już gotowi do pójścia spać, przykuł jej ręce do łóżka, a następnie wziął jej prawą nogę i przymocował do nogi łóżka. Była tam uwięziona. Nie mogła się ruszyć, a on przewrócił się na bok i poszedł spać. Kara dostała ataku paniki, ponieważ czekała na moment, aż porywacz pójdzie spać, a ona będzie mogła uciec, lecz wydawałoby się, że jest bez szans. Zemdlała. Obudziła się parę godzin później. Mężczyzna wciąż spał. Powiedziała sobie, teraz albo nigdy. Dziewczynie udało się wyśliznąć z kajdanek. Czuła, że jest wolna. Szybko poszła do salonu. Była w stanie założyć swoje ubrania. Podeszła do drzwi wejściowych i zauważyła masę rzeczy blokujących te drzwi. Więc żeby się do nich dostać, musiała je wszystkie przełożyć. I mimo iż wcześniej udało jej się być bardzo cicho, wiedziała, że przekładanie tych rzeczy z miejsca na miejsce nie uda się bez zrobienia hałasu. Wzięła głęboki oddech i tak szybko, jak tylko mogła, dostała się do drzwi i uciekła. Wybiegła na ulicę i zatrzymała pierwszy jadący w jej kierunku samochód, mówiąc, że została porwana i potrzebuje pomocy. W tym samochodzie znajdowała się dwójka mężczyzn. Oboje byli bardzo przerażeni. Dziewczyna wskoczyła do samochodu i kazała zawieźć się na komisariat. Gdy znalazła się na miejscu, funkcjonariusze początkowo nie chcieli uwierzyć w jej historię. Lecz gdy policja zobaczyła pozostałości kajdanek na jej nogach, od razu zadzwonił do jej mamy, informując, że mają jej córkę, ale zanim wróci do domu, musi doprowadzić ich do przestępcy. Nastolatka wraz z policjantami wróciła na miejsce, gdzie była przetrzymywana. Był to duży kompleks mieszkaniowy i w całym tym szoku nie zapamiętała numeru mieszkania. Podejrzanym był żonaty mężczyzna, którego nikt nigdy nie podejrzewałby o takie czyny. Nazywał się Richard Mark Ewonitz. Zanim policjanci dotarli do mieszkania, było jasne, że Richard opuścił je w pośpiechu. Władze szybko dotarły do jego rodziny i zaczęli wypytywać ich, czy mają jakiekolwiek informacje na temat pobytu Ewonitza. Od żony dowiedzieli się, że wysłał on ją wraz z jego matką na wakacje do Disneylandu i nie pojechał z nimi, tłumacząc się pracą. Dzień, w którym zawiódł żonę na lotnisko, był dniem, w którym uprowadził Karę. Po paru godzinach namierzyli telefon mężczyzny. Znajdował on się w motelu, oddalonym o 40 minut drogi. Funkcjonariusze pojechali na miejsce, ale on zdążył zbiec. Znów policja skontaktowała się z rodziną Richarda, aby dowiedzieć się, gdzie mógłby się zatrzymać, po czym wrócili do jego mieszkania, aby je przeszukać. Liczyli na to, że znajdą jakąkolwiek wskazówkę, gdzie mężczyzna może się znajdować. Znaleźli dużo więcej, niż mogli się spodziewać. W rogu jego pokoju znajdowała się szafka zamykana na kłódkę. To, co znaleźli w środku, było przerażające. Znajdowały się tam informacje na temat Sophie Silvy, Kristin i Kate Lisk, gdzie mieszkały, z kim i kiedy wracały do domu, co robiły po szkole, jak również zapiski, kiedy i w jaki sposób chce je uprowadzić, jak również przerażające szczegóły zbrodni. Nie były to jedyne zapiski dotyczące południowej Karoliny, Virginii, ale także Teksasu i Florydy. Policjanci wiedzieli, że wpadli na trop seryjnego mordercy i mają dowody na każde jego przestępstwo. W całą sprawę zaangażowało się FBI i rozpoczęła się gigantyczna obława. Przez wiele dni nie mieli żadnego śladu, aż pewnego dnia na policję zadzwoniła siostra poszukiwanego Richarda i oznajmiła, że mężczyzna jest na Florydzie. Wyznał o niej wszystkie swoje zbrodnie i poprosił o spotkanie w restauracji. Policjanci szybko udali się na miejsce spotkania, dużo wcześniej czekali, aż na spotkaniu pojawi się mężczyzna. Gdy Richard dotarł pod restaurację, zauważył policjantów i zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg,
który ciągnął się przez ponad 100 mil. Funkcjonariusze przestrzelili mu opony, ale on nie chciał zostać złapany, mimo to jechał dalej. Gdy w końcu zatrzymał się z piskiem opon, został otoczony, odmówił poddania się, wyjął broń, włożył ją sobie do ust i zastrzelił się. Było to druzgocące dla wielu osób. Policja bez jego zeznań nie mogła stwierdzić, za ile spraw jest tak naprawdę odpowiedzialny. Jedyne, co udało im się ustalić z notatek i rzeczy, które znaleźli w aucie i mieszkaniu Richarda, to to, że jest on odpowiedzialny za dwa wcześniej wymienione przestępstwa oraz porwanie Kary. Po 5 latach w jego samochodzie nadal zachował się odcisk palców Christine Lisk. Gdyby Karze nie udało się uciec, policja nigdy nie natrafiłaby na ślad seryjnego mordercy, on nadal mógłby dokonywać przerażających zbrodni. Richard był zupełnie innym, niespotykanym typem seryjnego mordercy. Nikt w rodzinie nigdy nie zauważył czegoś podejrzanego. Nigdy nie dawał im żadnych znaków, by mogli pomyśleć, że coś z nim nie tak. Był typowym, miłym facetem. Miał fajną pracę, odnosił sukcesy, tworzył szczęśliwą rodzinę, miał idealne życie. Miał doskonałą kontrolę nad wszystkimi, za każdym razem uprowadzał młode dziewczyny w biały dzień, bez zostawienia jakichkolwiek śladów. Byłe żony zeznały, że ta tajemnicza szafka była w domu od zawsze. On zabraniał im się do niej zbliżać. Żadno z nich nigdy nie zastanawiało, co się tam znajduje. Był mistrzem manipulacji i nie musiał za specjalnie ukrywać dowodów swoich przestępstw. Wiedział, że ma nad nimi ogromną kontrolę. Na wszystkie pytania zawsze miał logiczne wytłumaczenie. Potrafił wmówić żonie, że jadą na wycieczkę i w tym samym czasie wypatrywał swoje ofiary. A jego żona świetnie się przy tym bawiła, siedząc na miejscu pasażera. Zabierał ją również na dalsze wycieczki, podczas których planował, gdzie porzuci ciała. To jest absolutnie przerażające, jak doskonale zamaskował swoje prawdziwe intencje. Dlatego tak wielu ludzi jest nim zafascynowanym jako seryjnym mordercą. Policjanci są przekonani, że na jego koncie znajduje się dużo więcej ofiar. Tara przez lata pracowała w departamencie szeryfa, a dzisiaj pracuje jako urzędnik do spraw zasobów szkoleniowych. Opowiada głośno o tym, co się jej przydarzyło i chroni ich przed tym. Myślę, że ta sprawa jest niewiarygodnie inspirująca. Kara, mając 15 lat, była bardzo inteligentna i odważna. Przechytrzyła seryjnego mordercę i żyje ze świadomością, że dzięki jej ucieczce ten mężczyzna nie skrzywdzi już nikogo więcej. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy podcast. Bardzo dziękuję, że poświęciliście swój czas na wysłuchanie tych wszystkich historii. Podzielcie się w komentarzach swoimi odczuciami na temat tej sprawy. Wszystkich, którzy jeszcze nie śledzą mojego kanału, zachęcam do kliknięcia przycisku subskrybuj, jak również zapraszam na mój Instagram oraz Facebook. Linki znajdziecie w opisie. Do usłyszenia.